Duże gminne inwestycje są ważne, ale ważne są także wydarzenia kulturalne, których w gminie Stara Biała nie brakuje. Możliwości ku temu stwarza chociażby nowa hala w Maszewie Dużym. Dla nas bardzo ważne są te rzeczy, które służą zaspokojeniu bieżących potrzeb mieszkańców, czyli drogi, oświata. Natomiast no, również wydaje nam się, że bardzo ważne jest sprawy związane z ogólnie rozumianą kulturą, czyli zapewnienie mieszkańcom jakiejś takiej godziwej rozrywki. Mamy w tej chwili możliwości, bo mamy dużą halę sportowo-widowiskową i chcemy właśnie to wykorzystać i dać możliwość mieszkańcom uczestniczenia w imprezach kulturalnych na takim no, przyzwoitym, wysokim poziomie. Powodów do spotkań nie brakuje, coś dla ducha oferują m.in. szkoły podstawowe. Z okazji Święta Niepodległości placówki przygotowały wieczornice. Zgromadziły one wielu mieszkańców zarówno w szkole podstawowej w Starej Białej, jak i w Maszewie Dużym. Tu pieśni patriotyczne śpiewali i starsi, i młodzi. To nasz sposób na integrację, zaznacza dyrektor szkoły w Maszewie Dużym. Taki wieczór odbył się tu po raz szósty. Co roku jakiś tam element się zmienia. W tamtym roku było więcej śpiewania takiego z gitarą, w tym roku właśnie więcej uczniów zaangażowaliśmy, również i nauczycieli. W przyszłym roku myślimy, żeby zaangażować w takie śpiewanie indywidualne rodziców jeszcze, bo jest też taka grupa, która śpiewa. Dużo refleksji, dużo pomysłów różnych tam. No nie wiem, no takiego zjednoczenia. Dookoła tak wszyscy śpiewali razem, wszyscy jednoczyli się, wszyscy przypominają tradycje, wszyscy patrzą przez pryzmat tych 100 lat niepodległości i myślę, że ta historia, to, że tyle osób tutaj jest, to znaczy, że mamy te tradycje, jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy Polakami, jesteśmy jednością i... I oby tak dalej. Bardzo mi się podobało, jak co roku. Co roku jestem i co roku mi się tak samo bardzo podoba, a nawet jeszcze bardziej. A co w nim jest takiego fajnego? Nie wiem, że wszyscy razem tak śpiewamy te pieśni, no i taki jest klimat. W szkole podstawowej imienia Jana Pawła II w Starej Białej odbyła się wieczornica ku niepodległości. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, a gminna orkiestra Dęta dała próbkę swoich możliwości. O tragicznych wydarzeniach z naszej historii mówili uczniowie podczas swoich występów. Były wiersze, piosenki. Takie uroczystości odbywają się u nas każdego roku, już od 1999. Biorą udział w przygotowaniu tej uroczystości zarówno rodzice, jak i nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły, a także uczniowie. I w ten sposób upamiętniamy ten ważny dzień dla naszej ojczyzny, dla naszej społeczności lokalnej, dla naszej szkoły. Wieczór zakończył mini koncert Gminnej Orkiestry Dętej. Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej działa od ponad 15 lat i coraz lepiej sobie radzi na różnego rodzaju konkursach. Ostatni duży sukces dodał skrzydeł i zmotywował do cięższej pracy. Orkiestra wygrała konkurs na najlepszą orkiestrę na Mazowszu. Zajęcia i próby odbywają się w hali sportowej w Maszewie, gdzie tutaj właśnie jest świeżo urządzona sala prób, gdzie dzieci się uczą i próbują w mniejszych grupach oraz raz w tygodniu całościowo. Posiadamy kilku instruktorów specjalizujących się w nauce na poszczególnych instrumentach, bo w orkiestrze jest kilka rodzajów grup instrumentów. Są instrumenty drewniane, jak klarnety, flety, saksofony oraz instrumenty blaszane, jak trąbki, waltornie, sakshorny, buzony oraz tuby. Oraz jest oczywiście sekcja perkusji, która trzyma rytm całej orkiestry. Po zagraniu koncertów orkiestra często występuje w kościołach na terenie gminy i okolic, gdzie swoją grą większą powagę uroczystości poprzez różne pieśni wzmacnia. Obecnie Gminna Orkiestra Dęta liczy ponad 40 osób. Zajęcia, próby odbywają się 3 razy w tygodniu w hali w Maszewie Dużym. Pojawia się nowość, ponieważ przyszło kilku młodych
muzyków, którzy grają na instrumentach, tak około 8-10 lat. To są takie najmłodsze dzieci, ale wraz z nimi właśnie to jest ta nowość, którą chciałem powiedzieć, pojawili się ich rodzice, którzy nawet stwierdzili, że zamiast czekać, aż się próba skończy, to również się pouczą na instrumentach i wiem, że kilku rodziców już podjęło naukę, także nie ma limitu wieku na granie. Właśnie trwa nabór. Zgłosić może się każdy bez względu na wiek. Zainteresowane osoby szczegóły znajdą w Gminnym Ośrodku Kultury w Starej Białej. Jak zapewnia kapelmistrz, gra w orkiestrze to dobra zabawa, nawiązywanie nowych znajomości, przyjaźni, ale także podróża. Dzięki gminie młodzież może za darmo uczestniczyć we wszystkich wyjazdach. W ubiegłych latach, jak był taki starszy skład, jeździliśmy za granicę. 3 razy orkiestra była za granicą na festiwalach. Ponadto wszystkie obozy zimowe, wszystko to jest dzięki gminie darmowe, czyli młodzież tylko wkłada swoją pracę, a dzięki temu może poza poznaniem muzyki poznać również świat. Gminna Orkiestra Dęta przygotowuje właśnie repertuar na pastarka. W gminie Stara Biała odbywają się koncerty charytatywne, bo pomoc potrzebującym jest ważna dla samorządu. Jednym z ostatnich takich koncertów był koncert zorganizowany dla 5-letniego chłopca. Zgromadził setki osób, które chciały pomóc Filipowi. Filipek urodził się z zapaleniem płuc, później przeszedł bardzo ciężkie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, no i od tego czasu zaczęły się nasze problemy. W tym momencie Filipek ma 5 lat, ma stwierdzony autyzm, astmę, blokadę nosa, chory układ immunologiczny, atopowe zapalenie skóry, zespół hiperkinetyczny oraz parasomie. Filipek potrzebuje bardzo dużo pieniążków na leczenie i na rehabilitację. Musimy wyjechać pilnie na leczenie prywatne do Poznania oraz do Warszawy, do centrum. W pomoc chłopcu włączyło się bardzo dużo osób. To jest oczywiste, że należy się po prostu w tego typu akcje zaangażować, tak? I pomóc. O dobrą zabawę zadbali animatorzy. Można było zjeść pyszne ciasto, watę cukrową. Były również licytacje. Każda zebrana złotówka trafiła na konto Filipa, dzięki czemu będzie mógł być leczony. Na prośbę mamy odpowiedzieli również artyści. Był zespół The Brothers czy Piotr Kwiatkowski. Zebrano prawie 7 tysięcy złotych, ale to nie wszystko. Nadal trwają licytacje i można wpłacać pieniądze na leczenie Filipa. The Moon Tour. W ramach tej trasy koncertowej w Maszewie Dużym wystąpił Michał Szpak. Na najnowszym projekcie artysty pojawiło się blisko 1000 osób. Nieprzeciętny głos, wyjątkowa oprawa i sam artysta sprawili, że był to wyjątkowy wieczór, a koncert pozostanie na długo w pamięci. Jak sam stwierdził, każda jego trasa niesie przesłanie. The Moon Tour ma przesłanie proekologiczne. Podczas koncertu Michał Szpak mówił także o tym, jak ważna jest rodzina i że tylko w niej można znaleźć bezinteresowną miłość. Na koncercie można było usłyszeć także 2 piosenki przygotowane przez rodzeństwo Michała Szpaka. Nie brakowało utworów z ostatniej płyty artysty. Były także covery, na przykład Dziwny jest ten świat Czesława Niemena czy Aleja gwiazd Zdzisławy Sośnickiej. Prawdziwy aplauz wzbudził jednak bis i piosenka Color of Your Life. Tu razem z Michałem Szpakiem śpiewała publiczność. Można było również porozmawiać z artystą, podzielić się swoimi wrażeniami, a odważnych nie brakowało. A po koncercie artysta rozdawał autografy. Jest mi ogromnie miło, że przyszło aż tylu ludzi. To było wspaniałe przeżycie ze względu też na to, że przyjeżdżam do tego miasta cyklicznie na festiwal muzyki elektronicznej. W związku z tym teraz poznałem tą prawdziwą publiczność, która tutaj jest. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że byliście na tym koncercie tak licznie. Jesteście wspaniałą publicznością po prostu. Było mi ogromnie miło. Do zobaczenia.